W tym zadaniu mamy podane współrzędne wierzchołków podstawy trójkąta równoramiennego ABP, a wiemy, że wierzchołek P leży na osi x układów współrzędnych. Musimy obliczyć współrzędne punktu P oraz długość odcinka AP. Zacznijmy od wykonania rysunku poglądowego do tego zadania i oznaczmy na nim nasze dane. Teraz, żeby zaznaczyć wierzchołek P, to wyznaczę środek odcinka AB i narysuję symetralną tego odcinka, ponieważ ten wierzchołek P musi leżeć na symetralnej odcinka, tam leży wierzchołek trójkąta równoramiennego, wysokość opuszczona z wierzchołka na podstawę w trójkącie równoramiennym trafia dokładnie w jego środek. Tutaj mamy oczywiście kącik prosty, no i to będą ramiona naszego trójkąta równoramiennego. Pamiętamy, że punkt P ma leżeć na osi x, dlatego przecięcie symetralnej odcinka AB i osi x nam wyznacza ten punkt P. Mamy już współrzędną y-kową tego punktu, ponieważ ma leżeć na osi x, to współrzędną y-kową musi mieć równą 0. Nie znamy tylko współrzędnej x-owej, to będziemy chcieli wyliczyć. No i żeby wyliczyć współrzędną x-ową, to wystarczy, że będziemy znali równanie tej symetralnej, no i z tego równania wtedy x-a wyliczymy, mając już y, że y jest równe 0. Żeby wyliczyć równanie symetralnej, to fajnie byłoby mieć ten środek odcinka AB oraz równanie prostej AB. Mając równanie prostej AB, będziemy mieli współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej AB. Moglibyśmy napisać, że prosta AB ma równanie. Y to się równa, no i można byłoby wypisać AX plus B, podstawić do tego równania współrzędne punktów A oraz B, które należą do tej prostej, rozwiązać układ dwóch równań, wyliczyć A oraz B, ale nam to w szczególności zależy na współczynniku kierunkowym tej prostej. Żeby wyznaczyć współczynnik kierunkowy, to nawet nie trzeba rozwiązywać układu dwóch równań, ale można skorzystać z danych współrzędnych punktów A i B i ten współczynnik kierunkowy to jest iloraz różnicy współrzędnych y-kowych przez różnicę współrzędnych x-owych. Czyli na przykład 2 minus 8 to jest minus 6 podzielić na 10 minus 2, patrzymy tu jest x i tu jest x, czyli 10 minus 2 to jest 8. Napiszmy jeszcze x plus b, no i przepiszmy pod spodem, że y to się równa minus 6 ósmych, można skrócić przez 2, wyjdą 3 czwarte x plus b. No i nas to b tutaj nie interesuje. Dla nas kluczowy jest współczynnik kierunkowy prostej AB. Dzięki niemu wiemy teraz, że ta prosta będzie dana równaniem. Y to się równa. Przeciwieństwo i odwrotność tej liczby, czyli zamiast na minusie to na plusie i zamiast 3 czwarte to 4 trzecie x plus jeszcze jakiś wyraz wolny c. No i żeby to c wyliczyć, które nam tu będzie potrzebne, żeby potem obliczyć z tego równania współrzędną x-ową punktu p, no to dobrze byłoby znać ten punkt. Oznaczmy go jako m, no i napiszmy, że m ma współrzędne x-ową, która jest średnią arytmetyczną współrzędnych x-owych punktów krańcowych, czyli 2 plus 10 na 2, a y-ową tak samo, średnia arytmetyczna y-owych, czyli 8 plus 2 na 2, czyli 12 na 2 to jest 6, a tu 10 na 2, czyli 5. No to podstawiamy do tego równania, może napiszę tak, prosta MP, te dwa punkty wyznaczają nam tą prostą, to napiszmy, że prosta MP ma równanie y, to się równa 4 trzecie x plus c. Punkt M należy do tej prostej, to podstawiamy jego współrzędne pod y 5, pod x 6 plus c, to nam się ładnie skraca, tu będzie 2, 8, czyli wychodzi, że c to jest 5 minus 8, czyli minus 3. Czyli równanie tej prostej to y 4 trzecie x minus 3. No i gdy mamy już równanie, do której należy punkt P, znamy współrzędną y-kową punktu P, no to x-ową bez trudu wyliczymy. Podstawiamy pod y 0, czyli możemy napisać, że wyliczamy punkt P, pod y podstawiamy 0, równa się 4 trzecie x minus 3, czyli 4 trzecie x jest równe 3, czyli x jest równe 3 razy 3 czwarte, czyli 9 czwartych. Ten ułamek nam się nie skróci, no to możemy już napisać odpowiedź, że punkt P ma współrzędne x-owa 9 czwartych, a y-kowa, gdzie jest y-kowa? A, y-kowa oczywiście była równa 0. To jest nasz punkt P. No i w tym zadaniu jeszcze oprócz współrzędnych punktów P musimy obliczyć jeszcze długość odcinka AP. O tym nie możemy zapomnieć. Druga część polecenia, no ale to już będzie łatwe, ponieważ mamy zarówno punkt A, mamy punkt P,
no to długość odcinka o danych punktach krańcowych liczymy ze wzoru na długość odcinka, że to jest pierwiastek, różnica współrzędnych x-owych, czyli 2 minus 9 czwartych, to będzie minus 1 czwarta do kwadratu, plus teraz różnica współrzędnych y-owych 8 minus 0 to jest 8 do kwadratu. Czyli to się równa pierwiastek z 1 szesnastej plus 8 do kwadratu 64. No niestety musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli będziemy mieli pierwiastek z 1 plus 64 razy 16 to jest 1024 szesnastych. No i wyciągamy pierwiastek, na górze będziemy mieli 1025, czyli pod pierwiastkiem możemy napisać, że mamy 25 razy i tutaj wychodzi 41, żeby mieć 1025, a pierwiastek z mianownika to 4. Czyli mamy pierwiastek z 25, 5, pod pierwiastkiem zostaje 41 czwartych. No i tyle jest równa długość odcinka AP, no i to jest druga część odpowiedzi do naszego zadania. Musimy podać w odpowiedzi punkt P oraz długość odcinka AP.